W środę 20 lipca 2022 roku po godzinie 21 w karetce na drodze krajowej nr 11 przyszedł na świat Adaś, chłopczyk, którego poród odebrał dr Dominik Małkiewicz. W obecnych czasach porody poza szpitalem należą do rzadkości. Ginekolog zaleciła wywołanie porodu w piątek, jednak dziecko śpieszyło się na świat już wcześniej. Ogólnie zaczęło się tak, że pojechałam rano do pani ginekolog. Miałam skierowanie do szpitala, bo małyż był po terminie. I mieli tam właśnie zdecydować, czy zostaje, czy będą wywoływać. No i pan doktor powiedział, że zaprasza w piątek na wywołanie ciąży. Przyjechałam do domu, dobrze się czułam. Tak gdzieś koło 8 już zaczęło mnie tam skurcze delikatne. Tak o 21 już wody mi odeszły całkowite i pogotowie po mnie po prostu przyjechało i już po prostu się zaczynała akcja porodowa. No podjąłem decyzję o tym, że ambulans musimy zatrzymać i musimy odebrać ten poród, ponieważ w trakcie jazdy było ryzyko dodatkowych jakichś niebezpieczeństw, które mogłyby wpłynąć na akcję porodową, więc zatrzymaliśmy się. Bałam się, że coś pójdzie nie tak, że coś będzie z małym albo ze mną coś nie będzie, ale później mówię, że nie, że jednak będzie wszystko w porządku, że widzę, że są naprawdę przy mnie. Wszystko potoczyło się tak, jak tego oczekiwaliśmy, bez powikłań. Byłam bardzo szczęśliwa, że już tak szybko po prostu przyszedł na świat, że już go miałam przy sobie. Była bardzo spokojna, współpracowała, pozytywnie była nastawiona. Naprawdę, gdyby wszyscy pacjenci tacy byli jak mama narodzonego Adasia, no to praca byłaby naprawdę przyjemniejsza i bardziej sprawnie przebiegała.